Gdy lekarz popełni błąd. Joanna Solska. Przyznanie przez sąd w opolu wysokiej renty – 8,5 tysiąca zł miesięcznie – malutkiej Julii Bonk, córce olimpijskiego medalisty, wcale nie rozstrzyga kwestii ewentualnej winy szpitala. Udowodnienie lekarzom błędu jest bowiem trudne i trwa długo. A jednak coraz więcej pacjentów dochodzi od odszkodowań. Sprawy zwykle są mocno bulwersujące, choć to prawda, udział w podgrzewaniu atmosfery mają media. Trudno nie mieć, gdy jak właśnie w przypadku małej Julii, adwokat reprezentujący szpital ginekologiczno-położniczy w Opolu, w trosce o poprawę sytuacji prawnej swego klienta, usiłuje bagatelizować cierpienia dziecka. Twierdzi, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że dziewczynka w ogóle coś czuje. Jej mózg został mocno uszkodzony przy porodzie w wyniku niedotlenienia. Pełnomocnik szpitala domaga się oddalenia pozwu. Nie ma bowiem pewności, że do takiego stanu niedotlenienia doprowadził właśnie przebieg porodu. Składa wniosek o powołanie biegłego genetyka. Na wyrok trzeba będzie poczekać, stąd pewnie ta renta. Barbara Bonk do szpitala trafiła w listopadzie ubiegłego roku. Była przygotowana na cesarskie cięcie. Uprzedzał ją o tym ginekolog, który prowadził zagrożoną ciążę bliźniaczą. Niestety nie pracował w zespole placówki, w której przyszło rodzić barbarze. W świetle późniejszych ustaleń ten fakt zdaje się mieć istotne znaczenie. Maja przyszła na świat bez komplikacji. Julia nie chciała się urodzić. Potem okazało się, że ma niedotlenienie mózgu. Rodzice zapewniają iż z wcześniejszych badań wynikało że obie dziewczynki były całkowicie zdrowe. Mówiąc językiem prawnika do chwili